I oczywiście mogę widzieć ze strony Kebusa. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, czy przejście na Counter-Strike 2 było strzałem w kolano i czy generalnie może to spowodować totalne zapomnienie CSA. E, także dzisiaj taki odcinek troszeczkę filozoficzny. Pogadamy sobie troszkę o tym. A ja Was zapraszam serdecznie na stronę skinsmanki, gdzie swoje skins wymienicie. I tutaj z moim kodem, czyli z kodem Kebus, odbieracie sobie bonus darmowe 5 dolarów przy tradezie powyżej 100 dolarów. Oraz bonus do depozytu 35% do wpłaty. Także serdecznie Was tutaj zapraszam. No i korzystajcie, bo konkursik na AWP już niedługo. Zresztą widzowie wiedzą, 5 dni jeszcze tradebana i będzie rozdawana. Link do strony znajdziecie w opisie. No i trwa event walentynkowy, więc również polecam skorzystać. A my przychodzimy sobie do senna filmu. Tak jak mówię, dzisiaj troszkę, troszeczkę film filozoficzny. Także troszeczkę sobie pogadamy. No ale generalnie, dużo się dzieje... Yy, Kontrowersyjnych rzeczy i nie tylko wokół CS2 ostatnimi czasy. Ehm, I teraz, tak, wiadomo, liczba graczy spada proporcjonalnie do tego, co było wcześniej. Ehm, no i powiem tak: rzeczywiście jakieś aktualizacje typu tej, którą mieliśmy ostatnio, przywracają część graczy do gry. Ehm, no, ale czy na taką skalę, jak, jak, jaką byśmy chcieli? No, wydaje mi się, że dalej nie. Więc Valve jako firma musi coś zacząć działać i musi wprowadzać te aktualizacje częściej, musi pokazać, że pielęgnuje tą grę i że po prostu o nią dba. Jeżeli Valve będzie dbało o grę, gracze będą dbali sami o siebie, czyli automatycznie rynek też będzie zadbany. To jest taka wynikowa tych wszystkich zdarzeń, która rzeczywiście ma sens, no i ja przynajmniej to tak widzę. Więc generalnie, jeżeli wokół CSA2 będzie bardzo duże zainteresowanie, przybędzie przedmiotów na Steamie, to niektóre rzeczy rzeczywiście mogą stanieć, no ale przedmioty bardziej ekskluzywne, będzie na nie większy popyt, więc cena będzie tylko i wyłącznie rosła. Jest to adekwatne do tego, co przed chwilą powiedziałem. Także generalnie myślę, że rozgrywającym czynnikiem będzie na pewno operacja, i będzie event, który w sumie już tam gdzieś się zaczyna powoli, czyli ta Kopenhaga. Eee, znaczy, zbliżamy się już do niego. Eee, no i myślę, że to są takie dwa główne, mm, dwie główne rzeczy, które mogą wpłynąć właśnie na to, na przebieg CSA 2 i jak to się dalej potoczy. Więc czekamy na to. No i ja będę Was informował oczywiście, jeżeli tylko coś z tych rzeczy się wydarzy. Więc. To by było na tyle dzisiaj tak pogadankowo, ale mam nadzieję, że Wam się spodobało. Trzymajcie się i cześć.